to jest właśnie takie coś, o co ja byłem oskarżany, tylko że ja byłem oskarżany o bycie agentem wpływu rosyjskim. Za to, że po prostu dobrze wiedząc, że Rosja mogłaby rozjechać całą Europę militarnie, no trochę troszeczkę tonowałem te nastroje i pomyślałem, no my Rosji nie pokonamy, no to może tak, jak tak wiecie, jak w takiej grze cywilizacja, jak nie możesz jakiejś cywilizacji pokonać, bo jest za silna, no to albo cię rozjadą, albo zawrzesz z nimi sojusz. Sojusz z Rosją już mieliśmy, nie wychodziliśmy na tym najlepiej. Ale pokój to dobra sprawa i atmosfera pokojowa. Tak ja uważam. Mimo tego, co się stało w Smoleńsku, mimo tego, że no, moja opinia jest taka, że Lech i Marek Kaczyńscy zostali zabrani z tego samolotu, kiedy żyli, i podobnie było z dowódcami rodzajów sił zbrojnych wszystkich. Następnie podłączeni do aparatury, która odczytywała ich mózgi. I coś takiego właśnie sugerowali mi Rosjanie w tym śnie, który miałem 7 lat temu i od którego się zaczęła moja gehenna. I zawsze będę to mówił i zawsze będę mówił prawdę i mam wyrąbane na wszystkie nagrody, wszystkie posady i wszystkie pieniądze. Fuck you. Fuck off. Dziękuję, to do widzenia.